Unia niczego nie wymusza, bo nie wymusza wewnętrznej polityki, tylko wymusza standardy. To jest zasadnicza różnica. I to jest to pomieszanie pojęć, które wprowadza w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o zagrożeniu suwerenności, mówiąc o tym, że Unia na nas coś wymusza. I w przemówieniu pani premier Beaty Szydło ja miałem poczucie, jakby Unia była jakimś obcym imperium, którego, że tak powiem, z dzidami stoi u naszych granic. A tak nie jest. Unia stoi na straży standardów i bardzo dobrze, że na straży tych standardów stoi. Ja pamiętam argumenty tak, także dzisiejszych polityków PiSu jeszcze w latach 90., którzy ze skrajną prawicą wtedy się kłócili o integrację europejską, mówiąc, że ta integracja jest potrzebna właśnie po to, by zakorzenić nas w standardach zachodnich demokracji i żeby nas bronić przed jakąś możliwością recydywy starego wtedy porządku, się mówiło. No dzisiaj mamy nowy porządek, który zbyt mocno przypomina mi stary porządek. Ale wrócę do tej myśli. Klucz do rozwiązania tego leży w rękach Jarosława Kaczyńskiego. To nie jest żadna kapitulacja przed Unią Europejską. To będzie po prostu, jeżeli już, to kapitulacja przed zdrowym rozsądkiem i przyzwoitością, a to żaden wstyd. Skapitulować przed zdrowym rozsądkiem i przyzwoitością. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.